to jest Kamil. Kamil lubi jeść. Kamil chciałby zjeść kebaba, ale nie ma pieniędzy. Kamil ma dużo ładnych skinów. Kamil korzysta ze Skinkantora, żeby sprzedać swoje skiny. Teraz Kamil może zjeść swojego kebaba. Witam serdecznie, jestem oczywiście Croxy, dzisiaj oczywiście Case Hack i co? No se zakręcę skrzynką, tak? Dlaczego by nie? Widzę tutaj jakąś fajną battle, więc sobie oczywiście dołączę. Jeszcze jedna osoba, więc może tutaj gościu bota wrzuci. Ale jak tak czekamy, no to ja ci powiem, że możesz użyć kodu Croxy na Case Hacku. Jak jesteś oczywiście osobą pełnoletnią, to możesz sobie zalogować, możesz się zalogować z linku z opisu, bądź kliknąć oczywiście plusik i wpisać tutaj kodzik Croxy. Jakbyś chciał sobie konto doładować, masz wtedy 25% więcej od wpłaty do nagrody bonusowej, więc jakbyś chciał sobie wejść i doładować, no to możesz kodu Croxy użyć i tutaj wspomóc biednego twórcę z martwym kanałem. Coś tu się złego dzieje, bo nikt nie dołącza, więc stworzę sam sobie bitwę. I będę tutaj, że tak powiem, na łaskę, wiesz o co chodzi, ja tutaj nie będę się prosił kogoś. 5 Kingdom, 5 Bricks, zaczynamy taką battlą sobie film, 4 osoby, $450, więc lecimy, wrzucamy oczywiście boty. Przypomnę, że jak będziesz używał kodu Croxy na Case Hacku, zostawię łapy w górę, zostawię komentarze, to na jakimś filmie oczywiście z naszej serii z Case Hacka rozdamy sobie jakiegoś skina za 200 dolców. Osoba, która wygra, no to sobie po prostu... Za 200 zł, sorry, nie 200 dolców. Osoba, która wygra, no to oczywiście będzie mogła sobie jakiegoś skina za 200 wybrać. Ja go wypłacę i oczywiście wręczę nagrodę. I przypomnę, że jeszcze każde 15 polubię pod filmem, dodatkowe 5 zł do wygrania. A jak chcesz wygrać, no to oczywiście sub dzwonek, łapa w górę pod filmem, komentarzy napisz. Udostępnij film, dołącz na Discorda i oczywiście użyj kodu Croxy na Case Hacku. A zobaczmy, co się tutaj w tej bitwie dzieje. A dzieje się dość źle, bo dostajemy na dziurę i to bardzo mocno. Chyba że tutaj, no, skrzynia Bricks jakoś zechce nas uratować, bo póki co, no, mamy tutaj, no, niestety najmniej $55 teraz, no to lekko nam to podbija, ale to dalej jest strata do miejsca oczywiście, które wygrywa całą tą battle. 360 dolców, wygrał se 1000. Więc no, mogłoby być lepiej, tak? Dlatego, no, trzeba podkręcić tempo. Jak mówię o podkręcaniu tempa, 10 skrzynek takich wrzućmy sobie na 3 osoby może tym razem i zobaczmy, jak teraz nam pójdzie. Wrzućmy bot alfa, do tego bot beta, no i coś takiego może, niech pójdzie. Zobaczmy, 10 skrzyneczek i pierwsze otwarcie, bardzo ładnie, 240 dolców, Shadow Dagery, więc bardzo spoko, podoba mnie się to. Akihabara, okej. No ten Falcon ciut lepszy, ale Akihabara też nie ma tragedii, trzeba to sobie powiedzieć. Jest ta przewaga, no jakoś $200 nad tym trzecim miejscem. Znowu Akihabara. Okej, okay. Widzę, że często tutaj te augi lecą, ale to dobrze, że to wpada tutaj na moje konto. Bo dzięki temu już $1000 na moim koncie i te rękawiczki, no bardzo pięknie nam tu pomagają. Jeszcze więcej siana do kiermany zgarnąć, $171, spoko. Zobaczmy kolejne otwarcie, Falchion dla mojego przeciwnika. Ej, bo on też ma tutaj dużo, ej, co tu się dzieje? Ej, proszę bez takich, $200 mamy tylko przewagi. Nie, my dostaliśmy na dziurę w ostatniej skrzyni, stary. Ej, ale jakby ja totalnie nie brałem pod uwagę, że ten na środku może mnie rozpierdzielić. Ja bardziej tego brałem pod uwagę. I zobacz, jak nas ograł. Ja nie mogę, ej. No, jestem w szoku, tak? Jestem w szoku niemałym. Sushi Master in love. No, wrzućmy sobie na zmianę. No, już mi się kliknęło jedna za dużo, tak? Jedna za dużo mi się kliknęła. Kliknęło mi się też na 2 boty, nie 3. Więc wrzućmy gadżeta po prostu sobie. I zobaczmy, jak ta bitwa się będzie miała. Zobaczmy, pierwsze otwarcie. Sushi Master, zobaczmy, jakaś Dragonlorka, no przydałoby się w końcu tą Dragonlorkę na tej skrzynce jakiejś innej trafić niż, no, 1%. Okej! Nie jest to Dragonlora, ale okej! To jest skin, którego również przyjmuję z otwartymi ramionami. A mianowicie AWP Desert Hydra Factory New, $2700.
Bardzo ładna, pamiętam ją kiedyś. Okej, okay, nie będę narzekał, tak? Golden Dragon. No, my mamy Desert Hydrę, co tu nie ma nawet podjazdu. Nie no, fantastyczne. Ej, co to za bitwa, stary? No, ładnie, bardzo ładnie. O to chodzi. Powiedziałem ci, że możesz sobie konto levelować, grając na stronie. Jak nie, to mówię, a za levelem możesz sobie odbierać nagrody. Również oczywiście do giveaway'a możesz dołączyć i oczywiście odebrać sobie codziennie darmowy bonus. Jak tylko sobie ustawisz awatar i w niku na Steam case'ach, to sobie codziennie skrzynkę za free możesz odbierać. Widzę, że to są jakieś skrzynki świąteczne? Chyba tak. Ej, $28 jakaś skrzynka jest. Ej, ciastek, patrz. Skrzynia ciastka, stary, na case hugu. Dobra, otwórzmy sobie kilka razy tą skrzyneczkę. Zobaczymy, jak nam będzie oddawała. No, póki co tak ciężko chyba z oddaniem. $140, jedno takie otwarcie, 5 na raz. No tutaj, no okej. Okay. Jedno otwarcie w końcu nam oddało ładnie. Ale tutaj, zobacz, jaki profit, $100. Więc sympatycznie, jeszcze sobie zakręćmy z 1-2 razy. Jest ten integrale, pamiętam jak integrale, ten SG bardzo dużo kosztował. Bo kiedyś była taka meta w CS-ie, daj znać w komentarzu, czy pamiętasz. Była taka meta, że każdy, w sensie pierwsza była meta, że każdy grał AUG-iem. I chyba potem, jakiś czas później była meta, że każdy grał SG, bo dostał jakiegoś super nerfa. Znaczy buffa, sorry. I każdy pro latał na każdym turnieju z SG, to pamiętam. Były takie dwa momenty, że ludzie latali z AUG-ami i potem z SG właśnie. Aha, no... Okej, okay, no ja sobie poszedłem sobie kliknąć raz w skrzynkę Sushi Master i no... Okej, okay, no co ja będę narzekał, stary? Ej, ale przysięgam, ostatnio, jak miałem pasce przez jakiś czas, miałem taką pasce, że kilka dni przegrywałem totalnie wszystko na case hugu. Nie mogłem nic wygrać, ale to nic. I teraz, od paru dni, naprawdę czuję, że jest dobra pasca. Tylko trzeba wiedzieć, kiedy przestać, dlatego otwieram ostatnio tą skrzynię i będzie na tyle. No właśnie, no trzeba wiedzieć, kiedy przestać. Troszkę jeszcze w ekwipunku mam, więc nie jestem aż na taki minus. I tak chyba jestem zarobiony, tak mi się wydaje. Więc dziękuję serdecznie oczywiście za oglądanie. Widzimy się jutro. Przypominam o kodzie Croxy. Jak jesteś pełnoletni i chcesz oczywiście z oferty case hugga skorzystać i przy okazji mnie wesprzeć. Dzięki za oglądanie, widzimy się jutro. Siema!